Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Przedsiębiorstwo Budowlane Jaskulscy, cykl English jest głupi, Studia Status i portal doba.pl. Radio Doba. Radio Doba. Każdy na temat. Rozmowa o turystyce. O turystyce, o historii. Ponownie gościmy dwóch panów. Robert Tarka, prezes Geoparku Przedgórze Sudeckie i pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Krzysztof Moskwa, skarbnik Geoparku Przedgórze Sudeckie i kierownik pracowni Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Normalnie wyszkolony gość ze mnie. Leczę jak z pamięci. Panowie, nasze pierwsze spotkanie dotyczyło w ogóle opowiedzenia naszym słuchaczom, czytelnikom naszego portalu doba.pl w ogóle, czym jest Geopark, o całej idei, o tym w ogóle, gdzie to się dzieje, co się dzieje. Obiecaliśmy na koniec naszej tej pierwszej rozmowy, że będziemy, że drugą rozmowę, którą przeprowadzimy, będziemy mówić tylko o tak zwanych internetach, a dokładnie o aplikacji, która się nazywa, bo to ładnie po czesku... Skryte przybechy. Już o tym podczas naszego pierwszego spotkania na radiodoba.pl możecie państwo już przeczytać, jak to się pisze, bo to się pisze inaczej, czyta się inaczej. To po polsku są po prostu ukryte historie, a pisze się skryte pribechy, żeby ludzie łatwiej gdzieś tam szukali w tych swoich Google Playach i iPhone'owych wszystkich aplikacjach. W tej sytuacji też oczywiście pod tym podcastem będziecie mogli państwo znaleźć linki do tego, żeby sobie pobrać właśnie tą aplikację. Tak kilka słów. Co to jest za aplikacja, zanim przejdziemy do tych wszystkich szczegółów? Aplikacja nazywa się Skryte Przybechy, dlatego że jest to czeska aplikacja turystyczna. Jest tak niezwykła, dlatego chcieliśmy, żeby ona istniała, że jest bardzo interaktywna i zachęca ludzi do zwiedzania terenu. O tym, bo o szczegółach powiemy za chwilę. Oczywiście, ja tu mam już otwartą aplikację, żeby nie było, że ja już z niej korzystałem, o czym mówiliśmy podczas pierwszego spotkania, ale korzystałem w Czechach, a będę korzystał w niedalekich miejscowościach, ale mówię o tych szczegółach za moment. Dlatego ona nie nazywa się po polsku, dlatego że jest rozwinięta już w Czechach i nie chcieliśmy zmieniać tego, żeby była łatwiej rozpoznawalna nie tylko dla Polaków, ale również, żeby Czesi mogli dzięki tej aplikacji odwiedzać Polskę, bo oni już to mają, już z tego korzystają i jak Czesi mówią, po ich stronie to funguje, czyli dobrze działa. Dobrze działa, tutaj też już dobrze działa, mam taką obietnicę. Oczywiście, no, trzeba to powiedzieć, aplikacja jest czeska, w sensie zrobiona przez Czechów, ale jest po polsku, także nie trzeba się zaznajamiać w szczegółach z językiem czeskim, wszystko jest też po polsku, więc nie trzeba się tym w żaden sposób przejmować. No, wiadomo, że w takiej sytuacji to nie są, jak to mówi mój przyjaciel, to nie są tanie rzeczy, więc chciałem się zapytać, kto pomógł w realizacji, w sensie finansowym, w realizacji tego projektu. Mieliśmy szczęście, bo razem z Geoparkiem Ralsko i Uniwersytetem Wrocławskim złożyliśmy projekt do Interregu, czyli to jest taki program finansowany przez Unię Europejską i tam zyskaliśmy dofinansowanie na projekt Gekon Game w poszukiwaniu skarbów Geoparku. I za to bardzo serdecznie dziękujemy, że mogliśmy sfinansować ten projekt dzięki finansom i projektom z Unii Europejskiej. Tak, no, w ramach tego powstało 9 tras, zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie. Wiemy, że, no tak jak wspomniałem, to nie są tanie rzeczy, więc warto jakby ukłon w stronę tych finansujących projekt złożyć. W tej kwestii nie mamy żadnych wątpliwości. No to przejdźmy, panowie, do tych elementów tej aplikacji, która mogłaby zainteresować naszego czytelnika, naszego, w tym wypadku podcastu, naszego słuchacza. Już o tym podczas pierwszego spotkania mówiliśmy. Ta aplikacja nie jest skierowana do kogoś konkretnego. Ta aplikacja może być naprawdę dla każdego. Dla bardzo młodego, dla młodzieży, dla dorosłego, dla seniora. Jeżeli senior, to może przyjść ze swoimi dziećmi, ze swoimi wnukami. To jest bardzo otwarta aplikacja, w tym sensie, że może służyć, no, od 0 do 102, prawda? To jest aplikacja dla każdego, kto ma telefon.
Obecnie chyba każdy ma telefon. No, dzisiaj telefon to jest jak nie wiem, jak buty. No. Ale do czego zmierzam? Ten telefon, przynajmniej dla tej młodszej części naszego społeczeństwa, jest ważnym elementem. Przedłużeniem ręki, nazwijmy to po imieniu. A w tym wypadku nie tylko przedłuża tą rękę, bawi, ale też czegoś uczy i dzięki temu, że ktoś ma ten telefon w ręce, może rozwiązywać ciekawe zagadki, może rozwiązywać historię, ale również wcielić się w jakąś historyczną postać i brać udział w tym, co wydarzyło się kilkadziesiąt, kilkaset lat temu. Też tam można też nie tylko jakby uczestniczyć w sensie tej gry, za chwilę będziemy o tym mówić szerzej, ale też narratorem jest ktoś, kto jest no, profesjonalistą, tak? To nie jest po prostu zrobione przez sztuczną inteligencję, czy tam taki sztuczny głos, tylko to jest naprawdę nagrane przez profesjonalistów. Bo ta aplikacja ma tą zaletę, że nie musimy czytać całego tekstu, bo ten tekst jest nam w sposób aktorski podawany i ta historia tym bardziej jest wiarygodna. Możemy bardziej utożsamić się z tą osobą, której słuchamy. Ja myślę, że ja mówię z perspektywy tego, który już jakby bawił się tą aplikacją, że ona jednak wymusza, i to jest super słowo w tej sytuacji, chociaż słowo wymuszenie nie jest zbyt ładnym, ale w tej sytuacji jest bardzo dobrym słowem, bo wymusza, żeby zagrać w tą grę, to musimy się w tym miejscu, z tej historii pojawić. Jest tam geolokalizacja, musimy być w tym miejscu, żeby w ogóle zacząć rozwiązywać zagadki. Tu się tylko na początku dowiemy, o co w ogóle chodzi, ale żeby dojść do końca, żeby zdobyć tą cudną nagrodę i te punkty, to po prostu musimy w określone miejsce pójść lub pojechać. Mówię pójść lub pojechać, bo w zależności od tego, do kogo będziemy się zwracać, to może się okazać, że nawet nie za bardzo musimy wsiadać w samochód, żeby w jakimś fajnym miejscu się pojawić, żeby poznać tą historię, żeby się przespacerować przez fajne miejsce, bo no, tu właśnie warto jeszcze raz wspomnieć, tu się zwracam do pana Roberta, że tu nie tylko chodzi o tą zabawę, prawda? Tu nie tylko chodzi o to, żeby się gdzieś wybrać. Tu chodzi też o to, że coś poznajemy. Dokładnie, bo całą chyba wartością dodaną tej aplikacji jest to, że my bazujemy na historiach prawdziwych. Tych często nieznanych, szczególnie po naszej stronie, zapomnianych, nieodkrytych jeszcze. Myślę, że więcej tych nieodkrytych niż zapomnianych, prawda? Bo po prostu o wielu rzeczach zwyczajnie po prostu nie wiemy. Także nie odkrywamy ich na nowo, tylko je odkrywamy w ogóle. Tak, dlatego to jest, przez to ta aplikacja, tak jak powiedziałeś, jest od lat 2 do 102, że dla dzieci jest fajna zabawa w rozwiązywanie pewnych zagadek, dla może troszeczkę bardziej dorosłych jest poznanie tych historii. Dla tych młodszych też, bo po prostu no właśnie jak tam czym skorupka za młodu nasiąknie, tak, tym potem jest łatwiej, fajniej i te kolejne pokolenia mogą pokazywać i przekazywać kolejnym pokoleniom, że nie mieszkamy na pustyni, która też zresztą nomen omen ma historię, ale mieszkamy w miejscu, które ma historię geologiczną, no bo już Państwu wspomniałem, kogo zaprosiłem, to są jednak ludzie związani z geologią, z Uniwersytetem Wrocławskim, a jednocześnie wykorzystując tą swoją wiedzę, chcą przekazać fajne, ciekawe, naprawdę niektóre fascynujące, niektóre prawie niewiarygodne. Filmowe wręcz. Filmowe, Netflixowe, jak my to mówiliśmy przed wejściem na antenę, historię. To co, może zacznijmy od tej pierwszej historii, która mi tutaj wyskakuje, no bo jest najbliżej naszego studia. Pokazuje mi tutaj, że to jest Piława Górna. 9 kilometrów ode mnie, tak jest ładnie napisane. Ja myślę, że tam na zdjęciach zrobię takie małe zrzuty, żeby zachęcić, bo to są pięknie zrobione właśnie te rysunki. Chciałem się o tą grafikę też zapytać, bo ona nie jest jakaś, to nie jest, że tak powiem, tuzinkowa. No ona jest bardzo nietuzinkowa. Ona jest nietuzinkowa i ona jest taka sama dla wszystkich historii w całym projekcie. Nie tylko tych teraz zrobionych w ramach tego Parku Sudeckiego, tak. Tak, ale cała aplikacja ma tą samą grafikę. Jest zrobiona przez specjalnego grafika czeskiego, który współpracuje. I to jest też wartość tej aplikacji, że ona jest po prostu ładna. Zachęcająca, tak bym powiedział. Można się w niej zakochać. Można, znaczy na pewno, nie możemy powiedzieć, że to przypomina nam coś, tak? To jest po prostu bardzo oryginalnie jakby dedykowane, myślę, tej po prostu aplikacji. Bardzo mi się to podoba. Mogę nawet powiedzieć, możecie się ze mną nie zgodzić, ale to jest moje takie przekonanie, że z taką nutką czeskiego humoru. Tak. Prawda? Tak. Oprócz tego, że po prostu to jest ładnie, to jest takie kolorowe, takie energetyczne, to jest takie czeskie poczucie humoru. Jak zobaczyłem ją pierwszy raz, mówię, to musiał zrobić Czech.
ale przez to jest atrakcyjny. Także nawet przez te grafiki zachęcam Państwa, żeby tą aplikację Skryte Pribechy, ja będę mówił, jak to po polsku się pisze, żeby było łatwiej znaleźć. Oczywiście pod tym podcastem będzie nazwa, szybko można wpisać w swoich telefonach. Działa na obu systemach, i na Androidzie, i na iOSie, więc... Nie mamy żadnych wątpliwości. Ja już mam, no właśnie ja mam iOS-a, panowie mają tutaj Androida chyba, tak gdzieś tam znalazłem, ale wszyscy pochowali telefony. Tylko ja trzymam, żeby w ogóle wiedzieć, o czym rozmawiamy. To zacznijmy od tych 9 kilometrów ode mnie, czy od studia w Dzierżoniowie. Piława Górna, hasło czy tytuł tej części: Bracia Morawscy. Tak. Cóż to za historia? Właśnie. Wielu nawet nie wie, że taka wspólnota religijna była tutaj u nas niedaleko. Nie wiedzą też, że jest to pierwsza w ogóle wspólnota wyznaniowa protestancka, która najstarsza, która funkcjonowała już nawet 60 lat przed reformą Lutra. No i w pewnym okresie byli oni prześladowani na terenie Czech oczywiście, tak, byli prześladowani. Dzisiejszego Dolnego Śląska, tak, i nie tylko. No, ale tak, i musieli wyemigrować na tereny Świętego Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego, no i tam założyli pierwszą swoją wspólnotę. Potem król Fryderyk II pozwolił im uprawiać, prawda, swoje wyznanie i zakładać wspólnoty na terenie jego państwa, dzięki czemu mogli oni przybyć do Piławy Górnej, tak, gdzie Ernest Seydlitz właśnie zorganizował dla nich odpowiednie miejsce i pomógł w powstaniu osady. No to znamy historię, ale rozumiem, że tutaj jest jakiś taki niuansik, który powoduje, żebyśmy się do tej Piławy wybrali, włączyli tą aplikację i przeszli się odpowiednią trasą. No oczywiście, bo tak jak nazwa mówi, są to ukryte historie, więc nie wszystko wygląda zawsze tak pięknie, jak się opowiada, bo powstanie tej osady napotkało różne trudności. Chociażby, że okoliczna ludność wcale nie była tak przychylna temu wyznaniu. Więc naszym zadaniem jest pomóc Ernestowi zorganizować tą osadę. To myślę, że nie powinniśmy zdradzać więcej. Tutaj mogę tylko dla tych, którzy boją się pokonywać wielokilometrowe trasy, to naprawdę jest przygotowane nawet dla wózków dziecięcych, więc nie jest to wejście na rysy. Żeby Państwo nie mieli wątpliwości, przy takim spacerowym kroku to trwa, to mam 3,5 kilometra, to jest góra półtorej godziny, a nawet jak będziemy dłużej, no to co się stanie, jak będziemy w fajnym miejscu sobie spacerować. Ja to podkreślam, bo możecie się panowie dziwić, ale często jak się z kimś rozmawia, to a ile mi to zajmie, tak? A jak to jest daleko, tak? A ile to jest kilometrów? Ludzie chcą wiedzieć, ile taka zabawa może trwać. To jest w Piławie. Tu oczywiście... No tak, ale wszystko mamy w aplikacji. To jest najważniejsze. Ale przypominam, żeby bawić się, nie możecie sobie usiąść w domu na wygodnej sofie, tylko trzeba ruszyć 4 litery i pojechać do tego miejsca. To jest pierwsza ta aplikacja. Druga nazywa się Duch Hrabiny. I tutaj już przejeżdżamy do powiatu strzelińskiego, ale no prawie że na granicy, nie wiem, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego i wrocławskiego, bo to jest, znów tutaj patrzę, zaglądam, jak to mi mądra aplikacja podpowiada, 18,6 km, więc znów niedaleko. Mówimy oczywiście z perspektywy Dzierżoniowa. I Duch Hrabiny. Co to za historia? Co tam w tych Żelowicach się też stało? Też niesamowita historia, bo hrabina Karolina von Mettius-Mohr wymyśliła sobie miejsce swojego pochówku. Ale trochę nie miała i pieniędzy, i trochę nie było czasu na to, żeby to zorganizować. Więc sama nie zrobiła tego. Musiała zmusić swojego męża, żeby ten kaplicę, ten kościół dla niej wybudował, gdzie sobie wymarzyła. No i my pomagamy trochę wybudować ten kościół, tą kaplicę, chodząc po niedużej okolicy, bo to jest niecałe 2 kilometry, ma cała ścieżka, więc przejdziecie ją bardzo spokojnie. No, w godzinkę znów, tak, spokojnym spacerkiem. Spacerkiem, ale historia jest jeszcze ciekawsza, bo tam plątane są pieniądze templariuszy.
Więc przyjdźcie, poszukajcie. Kto wie, może wy również odnajdziecie jakiś skarb. Nie tylko w aplikacji. Może się okazać, tak? To będzie dopiero niespodzianka. A przy okazji przejście przez wspaniały park. Zaczynamy od pałacu, praktycznie kończymy też przy pałacu. Jak sami zobaczycie, jest to miejsce, które warto odwiedzić nie raz i pobyć tam. Nawet jeżeli raz przyjeżdżamy po to, żeby pobawić się aplikacją, to myślę, że znów niewiele osób wie, że w Żelowicach po prostu jest jakiś pałac, tak? Bo my mówimy o tej historii, mówimy o wykorzystaniu tej aplikacji, a to jest prawdziwe miejsce, które naprawdę ma pałac i naprawdę ma park. I ma właśnie tą kaplicę na wzgórzu, które jest położone na krawędzi kamieniołomu. Nie mówmy wszystkiego. Ale to jest też zachęcające. Zachęcające na pewno. Powiem jeszcze jedno słowo. To wstyd, nie byłem w Żelowicach. Nie zdradzimy tego, nie tylko kamieniołom, ale też na kawałku wulkanu. Wszystkiego dowiemy się z aplikacji, rozumiem. I z notatnika. Za chwilę o nim powiemy, bo ja chciałbym, żebyśmy te wszystkie, że tak powiem, cztery historie przynajmniej w tym skrócie opowiedzieli, bo mamy kolejną historię. Tym razem rycerz fałszerz pieniędzy. Sam Borowiczki, czyli Gromnik, to jest znów powiat strzeliński. To jest wzgórze, znaczy mówię Gromnik, to jest wzgórze. Co tam się stanęło, proszę pana? To nic, to jest najwyższe wzniesienie wzgórz strzelińskich. A historia to iście z, można powiedzieć, płaszcza i z szpady, tak? Gotowy scenariusz na film, gdzie w XIV-XV wieku na terenie Dolnego Śląska, tak, Sudetów, Przedgórza Sudeckiego, wykorzystując różne zawieruchy dziejowe, potrafili, wykorzystując swoje układy, lawirować pomiędzy władzą książęcą, biskupią, napadali na karawany. Takie to były czasy. I z tymi właśnie związana jest kolejna nasza historia. Więc z rycerzami rabusiami, którzy osiedli na zamku na Gromniku i nie dość, że prowadzili swoje niecne działania, łupiąc okoliczną ludność i przejeżdżające karawany kupieckie, to również zajmowali się fałszowaniem pieniędzy. A jak wiemy, w tamtych czasach fałszowanie pieniędzy było najgorszą zbrodnią. Zabicie człowieka nie znaczyło nic. Dało się przejść tam, tak, do porządku dziennego, ale nie fałszowanie pieniędzy. Ale nie fałszowanie pieniędzy. To, że taką działalność prowadzili, to nawet było słychać w Polsce, gdzie kronikarze donosili, że ktoś na Śląsku fałszuje jagiellońskie denary. Wówczas nie wiedziano, dzisiaj już wiemy, gdzie to się odbywało. A jak chcecie poznać tą historię, to musicie udać się na Gromnik. I w tej historii wcielacie się w podwójnego szpiega, bo musicie wejść do bandy rycerza, zbójnika i działając razem z nim od środka rozmontować ten cały złodziejski proceder, więc powodzenia. Ja już wiem, kto zagra główną rolę w tym filmie. Wkręciłeś się w tą rolę, myślę, że będziesz znakomitym tym podwójnym szpiegiem. A jeżeli ktoś chce zabrać tą rolę naszemu gościowi, no to zapraszamy na Gromnik, zapraszamy najpierw do aplikacji, żeby się dowiedzieć, gdzie to się zaczyna. To jest ta trasa trochę dłuższa, ale znów nie ma się czego obawiać, bo to zaledwie tam 5 kilometrów, więc nie ma się czego obawiać, nawet jak ktoś nie ma super kondycji. Została nam czwarta historia, ale do niej wrócimy za moment. Słuchacie Radia Doba. Nadal rozmawiamy o skrytych pribechach. Ja znów będę tym polskim odpowiednikiem tej aplikacji, żeby wszyscy to zrozumieli. Przypomnę, czeska aplikacja, ale po polsku, więc nie musimy się obawiać nieznajomości języka naszych południowych sąsiadów. Brakuje tej czwartej historii. Tutaj już przejeżdżamy do powiatu ząbkowickiego, do Złotego Stoku. Już sama nazwa jest magiczna i nieprzypadkowa, prawda? Ani złoty nie jest przypadkowy, ani stok nie jest przypadkowy. A tytuł, no, znów nie będzie zaskakujący w tej sytuacji,
skradzione dziedzictwo. I co tam się stało właśnie w tej właśnie historii? Któż z nas nie zna Wita Stwosza, prawda? Wspaniałego. Historii Żółtej Trzemki. Oczywiście. Wspaniałego. A przy okazji z Kościoła Mariackiego na przykład w Krakowie. No ale czy ktoś wie, co się stało z majątkiem, który Wit Stwosz dostał za stworzenie tego pięknego ołtarza? I wielu innych dzieł, przecież 20 lat pracował w Polsce. Ja trochę usłyszałem, bo byłem z wami na wycieczce i to naprawdę jest, i to już trochę sobie żartujemy, mówiąc o tych filmach, ale tylko trochę żartujemy, bo to są, wszystkie te historie są ciekawe, ale myślę, że ta naprawdę jest bardzo filmową historią o jednak wielkiej osobowości i człowieku, którego nazwisko wszyscy w Polsce znamy, a tej historii, przyznam, ja ją usłyszałem podczas naszej wyprawy po raz pierwszy. Wielkie osoby, wielkie finanse, wielkie interesy, ponieważ Wit Stwosz chciał powiększyć swój majątek, zainwestował w kopalnię złota, wydaje się być na bardzo solidnej firmie, bo wtedy to w największym banku świata, u Fuggerów, złożył swoje pieniądze, ale bankierzy już wiedzieli, że pewnie z tego interesu niewiele będzie. I cała inwestycja nie przyniosła zysków. Wit Stwosz chciał potem odzyskać te pieniądze, fałszując jeden podpis na wekslu. Zresztą, który mu zabrano, także to... No tak, tak, weksel mu... Ten prawdziwy mu skradziono, a on, żeby w ogóle dotrzeć do swoich praw, musiał sam być fałszerzem. Tak, w dobrej wierze to zrobił. No ale niemniej jednak złamał prawo. Za to został skazany w Norymberdze, ukarany. Ale napiętnowany. Napiętnowany. Co możemy zobaczyć na obrazie Jana Matejki. Ale wracając potem do historii rodzinnej, jego wnuk o tym samym imieniu, też Wit Stwosz, przyjechał do Złotego Stoku, żeby próbować może część tego majątku odzyskać tego straconego. Właśnie. I znów ciekawa historia, bo przyjeżdża do Złotego Stoku i umiera. Nie wiadomo, co się wydarzyło. Jego epitafium możemy zobaczyć w kościele świętej Anny w Ząbkowicach, więc historia jest prawdziwa, ale co się do końca wydarzyło, jak, no zagrajcie w grę, może się dowiecie. I przyznam, że już tej końcówki nie znam, że już chciałem, żebyś mi dopowiedział, no ale przecież to mi możesz powiedzieć, ale to dopiero po naszym spotkaniu podcastowym. Nie powiem. Zagraj w grę. To na pewno obiecuję wam, że te wszystkie cztery historie sam przejdę, żeby nie było, że skoro promuję tą aplikację i o niej mówię, no to nie można chyba głupiej postąpić, niż po prostu nie zrealizować tego całego planu, tak? No bo wyjdę na kogoś zwyczajnie niewiarygodnego. Więc tu jest trochę dłuższa trasa, bo prawie 7 kilometrów, ale co to dla mnie 7 kilometrów? Ale to nie tylko dla ciebie, bo jeżeli masz ten telefon i masz tą mapę przed sobą, ta aplikacja prowadzi do następnego punktu i w następnym punkcie masz do rozwiązania następną historię. Więc nawet nie czujesz tej odległości, bo gnasz do następnego punktu, żeby rozwiązać następną zagadkę. Ale słuchajcie, bo tutaj trochę sobie żartujemy, trochę opowiadamy, ale tu w ogóle chodzi o to, ja już to powiedziałem, ruszmy cztery litery. Poznajmy fajne historie, które się zdarzyły naprawdę obok naszych domów. Ja to mówię do wszystkich moich słuchaczy, które są po prostu tutaj i bardzo blisko. Naszymi historiami. Jakbyśmy się uparli, to w taki długi, nie wiem, majowy dzień na przykład, to myślę, że moglibyśmy te cztery historie prawie, że jak rano byśmy wcześniej wyjechali przejechać, ale nikogo nie zachęcamy, żeby to robić w jeden dzień właśnie, tylko w parę fajnych weekendów czy jakichś wolnych dni, bo to są po prostu fajne miejsca. Fajne miejsca, do tego dokładamy fajne historie, bo myślę, że wiele osób było w Złotym Stoku, ale czy zna tą historię? Mam wątpliwości. Też mam wątpliwości, ale jeszcze a propos tego ruszenia się z domu. Zachęcamy nie tylko do odwiedzenia tych czterech miejsc, ale też zachęcamy do odwiedzenia tych miejsc po czeskiej stronie. I dla nas te miejsca są również w języku polskim. Te historie są tam świetne, tam są też dobrze nagrane, też są w języku polskim, więc pojedźmy też tam zobaczyć te miejsca. Tych tras tu jest bardzo dużo, po tej czeskiej stronie, bo to się po naszej, że tak powiem, polskiej stronie to się dopiero rozwija. Właśnie opowiedzieliśmy, to są chyba wszystkie polskie, tak? Na razie cztery. Wiemy, że już kolejne powstają. No i super. To będziemy, no to tym bardziej ci, którzy ściągną sobie tę aplikację, ona nie będzie tylko tym, co w tym momencie macie, tylko ona się będzie rozwijała, mam nadzieję, prawie że w nieskończoność, tak? No bo tych geoparków, tych możliwości
Tych historii jest o wiele więcej, także zachęcamy. Skryte pribechy przez samo H. Link i nazwa obok naszego podcastu na Radio Doba i oczywiście na portalu doba.pl. Zachęcamy, żeby tą aplikację ściągnąć i skorzystać zimą także, jak najlepsza jest taka właśnie lekko śnieżna i mroźna, bo ani błota, ani jakichś wielkich problemów. Najgorzej to takie błoto chodzić. Ja tam wolę, jak jest mróz albo właśnie ciepło lato. Z punktu widzenia geologa idealna pogoda to jest lekki mróz, kiedy nie ma jeszcze śniegu i nie ma już zielonego, bo wtedy najlepiej więcej skały. Widać. Zachęcamy no wtedy. No i właśnie z tym jest związany kolejny element z naszego projektu, a więc notatnik turystyczny. Albowiem w aplikacji mogliśmy zawrzeć pewne prawdziwe historie. Ja to sobie pozwolę zerknąć do tego notatnika. Też do tego dołożyliśmy notatnik turystyczny, w którym troszeczkę też przedstawiamy szerzej aspekt danej historii. Ale gdzie ten notatnik mogę zdobyć? To właśnie do tego zdążam, ale też chciałem dowiedzieć, że jest tam też element związany z geologią w każdym miejscu, bo ta geologia też jest fascynująca. Notatniki można dostać w punktach informacji turystycznej, między innymi w Strzelinie, w Ziembicach, w Złotym Stoku oraz w Izbie Braci Morawskich w Piławie Górnej. We Wrocławiu również Muzeum Geologicznym. A my będziemy, tak jak mówiliśmy podczas pierwszego spotkania, zachęcać pozostałe gminy, które leżą w obrębie Geoparku Przedgórze Sudeckie do tego, żeby uczestniczyły w tej zabawie, w tej historii, w tym poznawaniu swojej po prostu najbliższej okolicy. Tak, bo ten notatnik jeszcze pozwala nam w inny sposób bawić się w czasie naszych wycieczek terenowych, ponieważ na końcu każdej trasy, albo nawet nie w czasie trasy, są ukryte miejsca, w których są odpowiednie znaczki, które możemy odrysować do notatnika. Jeżeli odrysujemy 3 takie znaczki, to w tych wymienionych punktach możemy dostać odznakę zdobywcy. Wobec tego jest przygotowanych 9 tras, to mamy do zdobycia 3 różne odznaki. Myślałem, że to dotyczy tylko dzieci, uwierzcie mi. To jest jak z filmami Disneya. Starsi idą na film po to, żeby udawać, że przecież idę na film z dzieckiem, no bo no, musi z kimś pójść, a potem jak słyszymy śmiech w kinie, to jest śmiech dorosłych. Tak. I tak samo tutaj równie dobrze dorośli mogą się zarówno używając aplikacji, jak i tego notatnika, po prostu świetnie się bawić na tych wyprawach. Tak? Z doświadczenia wiem, że to aplikacja wciąga dorosłych nie mniej niż dzieci, a ta rywalizacja w odgadywaniu zagadek jest zaciekła. Uczestniczyłem i potwierdzam. Możecie Państwo znaleźć ten notatnik na stronie internetowej geoparkoweprzygody.pl. Tam również zachęcamy do tego, żeby wejść. Tam możecie się dowiedzieć też o aplikacji, ściągnąć linki do aplikacji, ściągnąć linki do tego notatnika, zobaczyć wszystkie te miejsca. Więc... A to jest ważne, także tak, geoparkoweprzygody.pl. Tam są wszystkie informacje, ten jak link, się dobrze bawić. Ten link też oczywiście zamieścimy na radiodoba.pl i zamieścimy w portalu doba.pl, żeby jeszcze szybciej można było dotrzeć do chociażby tego notatnika turystycznego. Panowie, to co, kończymy? Ja tak sobie założyłem, że to krótko będziemy dzisiaj kończymy mówić. Kończymy i lecimy w teren. I lecimy w teren i bawimy się aplikacją. Szykuje się oczywiście kolejne spotkanie, bo dzisiaj o tej aplikacji, o tym notatniku. Ale to nie jedyne atrakcje przecież Geoparku Przedgórze Sudeckie, bo tych atrakcji jest znacznie więcej. I o nich porozmawiamy podczas kolejnego spotkania. A ja tylko przypomnę, że Robert Tarka i Krzysztof Moskwa z Geoparku Przedgórze Sudeckie. Pozwolicie, że to powiem krócej, ale wszystko na stronie internetowej opisane, kim panowie są, gdzie pracują, czym się zajmują. Widzimy, że są pasjonatami Przedgórza Sudeckiego, są pracownikami geologami z Uniwersytetu Wrocławskiego, więc to nie jest dziwne, że podczas kolejnego naszego podcastu będziemy mówić o tych geologicznych i nie tylko atrakcjach Geoparku Przedgórze Sudeckie. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Słuchaliście podcastu Radia Doba. Radio Doba. Każdy na temat. Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Przedsiębiorstwo Budowlane Jaskulscy, cykl English jest głupi, studia status
i portal doba.pl.